Witajcie moi drodzy. Jak wiecie, dla wielu firm sytuacja związana z koronawirusem jest trudna i muszą się adaptować do nowych warunków. Dlatego dzisiaj z okazji otwarcia sklepu internetowego polskiej marki Eveline Cosmetics robimy przegląd nowości i mam dla Was rabat z kodem CUKIERPUDER10. Macie 10% rabatu na wszystkie produkty, a przy zakupach powyżej 60 zł macie darmową wysyłkę. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od takich mniej oczywistych kategorii, które pewnie nie każdy wie, że Eveline w ogóle ma w ofercie. Coś, co jest w tym momencie bardzo na topie, czyli żele do dezynfekcji, płyny do dezynfekcji. Ja mam w swojej torebce taki mały żel, który ma też w składzie olejek z drzewa herbacianego. On jest po prostu najszybszy w użyciu i przydaje się za każdym razem, kiedy wychodzę z domu. Ale tak naprawdę oferta jest bardzo szeroka, bo mamy w niej produkty od 30 ml do aż 650 ml. Tak wygląda chociażby płyn, który ma aż 500 ml pojemności. Jeśli chodzi o ceny, to wahają się od 6 do 30 zł w zależności od pojemności produktu. I kolejna kategoria to pielęgnacja włosów i mamy tutaj dwa rodzaje produktów i trzy serie, każda na inne potrzeby. Pierwsza to seria nawilżająca, seria kokosowa, idealna dla włosów normalnych, dla włosów cienkich, które potrzebują mocnego nawilżenia. Kolejna, seria bananowa, dla wszystkich osób, które włosy farbują, rozjaśniają, potrzebują odżywienia i pielęgnacji włosów zniszczonych. I ostatnia seria, kawowa, kawa chili guarana, dla włosów słabych, łamliwych, potrzebujących mocnej regeneracji. Ja z tej serii testowałam szampony, które są dostępne również w takich saszetkach. Jest to świetna opcja właśnie do wypróbowania lub opcja wyjazdowa. I to, co Wam mogę powiedzieć, to szampony świetnie oczyszczają, nie obciążają włosów, przepięknie pachną i u mnie nie było żadnej reakcji alergicznej, a muszę Wam powiedzieć, że szampon to kosmetyk, który najczęściej mnie uczula. Kochani, to co widać na pierwszy rzut oka, to maski mają olbrzymie pojemności, są w bardzo dobrych cenach, więc myślę, że jeśli kupicie sobie taką maskę, to ona wystarczy Wam dosłownie na pół życia. Czas na serię wegańską, która powiększyła się o peelingi cukrowe w saszetkach. Moim zdaniem to jest świetna opcja dla osób, które nie lubią dużych kosmetyków, chcą czegoś małego albo po prostu chcą sobie przetestować nowy produkt w mniejszej pojemności. Tutaj mamy dwie opcje. Opcję kokosową, która oczyszcza i wygładza skórę. I opcję kawową. Ja uwielbiam ten zapach. Kawa jeszcze dodatkowo oprócz wygładzenia odżywia. Bardzo fajne produkty, pięknie wygładzają skórę, nawilżają, miałam okazję je już testować i naprawdę mega mi się podobają. Kolejny kosmetyk, kolejna nowość, o której już mówiłam w poprzednim filmie. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć, jakie wspaniałe właściwości ma aloes, to koniecznie do niego wróćcie. Jest to żel aloesowy od Eveline, który już miałam okazję testować. Dodatkowo, oprócz tego, że robi wszystko to, co robią żele aloesowe, to przepięknie nawilża, świetnie się wchłania i odsyłam Was po resztę informacji do poprzedniego filmu. Wśród nowości pojawiły się również balsamy do ciała i to są balsamy z serii Bio, których głównym składnikiem jest olejek z konopi. Ten olejek ostatnio jest taki dość mocno pożądany i wielu producentów stosuje go w swoich kosmetykach, bo ma wspaniałe właściwości. Silnie odbudowuje płaszcz lipidowy, ten nasz mikrobiom, dlatego też to nawilżenie, które zostawiają produkty z tym składnikiem, nie jest chwilowe, ale takie długo trwałe. My odbudowujemy ten nasz płaszcz hydrolipidowy. I w tej serii znajdziecie trzy balsamy o różnych właściwościach, bo oprócz tego, że jest olejek z konopi, to mamy jeszcze w składzie na przykład róże i olejek z kukui. Ten balsam jest przeznaczony do skóry bardzo suchej i szorstkiej. Kolejny to balsam z jagodami goi i z olejkiem moringa do skóry suchej i takiej, która jest też pozbawiona jędrności. I trzeci balsam ma jeszcze w składzie juzu i olejek z baobabu. Ten będzie świetny dla skóry suchej i odwodnionej. Ja testuję ten pierwszy różowy z różą i z olejkiem kukui i muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze się wchłania i świetnie nawilża w skórę. Nie mam problemu z rozprowadzeniem tego balsamu. Wszystko odbywa się tutaj szybko i sprawnie i myślę, że to będzie mój kolejny nowy ulubieniec do ciała.
Jeżeli szukacie żeli czy też pianek do golenia, to w ofercie również je znajdziecie, bo tutaj pojawiło się naprawdę sporo nowości. Większość z nich jest dedykowana skórze wrażliwej. Mamy kremową piankę do golenia z filtratem ze śluzu ślimaka, jest aloesowy łagodzący żel do golenia, specjalnie dla skóry właśnie suchej, wrażliwej. Jest też pianka do golenia z bioolejkiem z bawełny. A dla fanek produktów do depilacji, takich szybko działających, są produkty 5-minutowe. Jest maska do depilacji brazylijska, dedykowana okolicom takim bardzo wrażliwym. Ona ma w składzie bioglinkę i olejek kokosowy. Jest też krem żel do depilacji z efektem chłodzącym, który moim zdaniem sprawdzi się fajnie latem. Mamy tutaj bioaloes i depantenol, który świetnie łagodzi. No i ostatni produkt to krem żel do depilacji z efektem glamour. W składzie znajdziemy granat, jagody, akai. A o co chodzi z efektem glamour? No oprócz tego, że ten produkt będzie depilował, to jeszcze w składzie mamy drobinki, które pięknie rozświetlą naszą skórę. W serii Brazilian Body pojawił się nowy produkt. To jest ta seria, z której gorąco Wam polecałam ten balsam brązujący. Dalej go bardzo lubię, a Wy w zeszłym roku wykupiłyście go z drogerii. Cały czas oznaczałyście mnie na Instagramie i widziałam, że wszyscy używają tego balsamu i świetnie Wam się sprawdzał, co mnie mega cieszy. Ja go dalej polecam. Uważam, że jest fantastyczny i daje efekt stopniowej opalenizny, nawet u takich bladziochów jak ja. Tutaj pojawiła się teraz pianka brązująca i ona moim zdaniem działa szybciej, daje efekt mocniejszej opalenizny. Jeśli chodzi o samą aplikację, to też ona bardzo szybko się wchłania, nie pozostawia żadnej takiej tłustej warstwy. I chyba lepiej sprawdzi się u osób z ciemniejszą karnacją, albo u takich, które po prostu potrzebują tego szybkiego efektu opalenizny, już tak na drugi dzień. Oprócz tego mamy jeszcze balsam, nie balsam, tylko w zasadzie taki rozświetlający złoty eliksir do twarzy i do ciała. On pozostawia lekką warstwę nawilżenia i ma przepiękne drobinki, które cudownie odbijają światło. Moim zdaniem must have latem na nogach, na rękach, na dekolcie, kiedy chcemy, żeby nasza skóra pięknie błyszczała i wyglądała zdrowo i apetycznie. Na koniec zostawiłam kilka produktów do makijażu i małą przypominajkę. W filmie, gdzie testowałam nowości makijażowe Eveline Cosmetics, zobaczycie wszystkie błyszczyki Lip Maximizer, wszystkie kolory na moich ustach, więc odsyłam Was do tego filmu. Ja bardzo lubię te błyszczyki. One świetnie nawilżają, wypełniają, tak wygładzają usta, no i mają przepiękne kolory. Jest zarówno coś dla osób, które chcą delikatnego koloru, albo delikatnego błysku, albo mocniejszego koloru, naprawdę. Moim zdaniem każdy tu znajdzie coś dla siebie. Oprócz nich chciałam Wam przypomnieć też o produkcie, który chyba został troszeczkę zapomniany, a osobiście go bardzo lubię. Są to pomadki z serii Oh My Kiss. W tym momencie mam na ustach odcień 05, ale chciałam Wam jeszcze pokazać dwa kolory, które goszczą u mnie najczęściej w tym momencie, właśnie w takim sezonie wiosenno-letnim i też pięknie prezentują się w takich makijażach, które dają efekt świeżości na twarzy, które wyglądają bardzo dziewczęco i myślę, że te kolory mogą Wam się również spodobać. I tak się na moich ustach prezentuje odcień 03. To jest taka piękna, wakacyjna czerwień. Jeżeli nie lubicie intensywnej czerwieni na ustach, to możecie wklepać ją delikatnie palcem i wtedy będzie tylko podkreślać kolor, naturalny kolor Waszych ust. Na koniec zostawiłam taki mój ulubiony, najbardziej użytkowy odcień, idealny do makijaży dziennych. Zobaczcie, jak on przepięknie podkreśla odcień ust. To jest numer 04. Pamiętajcie, że te pomadki to takie połączenie makijażu i pielęgnacji, bo one w składzie mają masło shea i kompleks peptydowy, więc bardzo ładnie regenerują, nawilżają i wygładzają nasze usta. Słuchajcie, dzisiaj warunki do nagrywania nie są łatwe. Nie chcę mi ich ułatwić pan sąsiad, który co chwila zaczyna i kończy swoje odwierty oraz słońce, które jak na złość dzisiaj wschodzi i zachodzi, więc nie zdziwcie się, jak kolory w tym filmie będą co chwilę inne, ale przejdźmy do ostatniego produktu, który wrócił na półki Eveline i do sklepu internetowego, bo są to cienie Quattro, które są w nowej odsłonie, nie tylko nowe są opakowania, nowe są również
również kolory i formuła tych cieni. I ja to zauważyłam od razu, bo cienie są kremowe, świetnie napigmentowane, bardzo dobrze się rozprowadzają. A moim takim ulubionym zestawem jest zestaw numer 01, idealny do makijaży dziennych. I powiem Wam, że to jest też taki kosmetyk idealny dla osób, które nie wykorzystają potencjału całej dużej palety, które malują się delikatnie, które zazwyczaj robią sobie taki sam makijaż, to po prostu będzie coś, co sprawdzi się Wam w kosmetyczce. Nie będziecie miały dylematu, co nałożyć, tylko będziecie miały taki pewniak do wykorzystania każdego dnia. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie, że dzięki takim filmom sponsorowanym my możemy się rozwijać, możemy tworzyć dla Was treści edukacyjne, treści coraz lepszej jakości i testować mnóstwo kosmetyków. Dlatego liczę na Waszą aktywność, pozytywny odzew i jeżeli chcecie widzieć filmy na kanale regularnie, pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o dzwoneczku i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!